Sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem rejonowym. Będzie rozpoznana sprawa pana Lucjana Pomruka. Stawił się oskarżony, lat 42, z zawodu oficer Wojska Polskiego, obecnie na emeryturze, zamieszkały w Ludwinie, wcześniej niekarany. Oskarżam Lucjana Pomruka o to, że w dniu 15 lipca 2009 roku nad jeziorem Piaseczno pozbawił wolności Stefana Habra. Lucjan Pomruk i Stefan Haber byli właścicielami sąsiednich działek i od dawna pozostawali w konflikcie. Feralnego dnia rano oskarżony zakradł się na działkę sąsiada i uderzył Stefana Habra kawałkiem drewna w głowę. Pokrzywdzony stracił przytomność, doznał zasinienia okolicy potylicznej głowy i wstrząśnienia mózgu, co skutkowało rozstrojem jego zdrowia na okres powyżej 7 dni. Następnie oskarżony związał pokrzywdzonego, zaciągnął go do swojej ziemianki i tam zamknął. Kiedy Stefan Haber odzyskał przytomność, próbował się uwolnić i wzywał pomocy, jednak bez rezultatu. Został uwolniony dopiero późnym wieczorem przez swoją córkę i jej chłopaka. Za popełnione przestępstwo oskarżonemu grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Czy zrozumiał pan treść zarzutu? Tak. Przyznaje się pan do dokonania tego czynu? Oczywiście, przyznaję się i powiem więcej, że dumny jestem z tego, że taki czyn popełniłem. Pouczam, że przysługuje panu prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Może pan również odmówić składania wyjaśnień. Jaka jest pana decyzja? Będę zeznawał, niech wszyscy usłyszą. W takim razie proszę nam powiedzieć, z czego pan jest taki dumny? Wysoki sądzie, wtedy to tak zwyczajnie tak zwana cierpliwość mnie opuściła. No ja mogę znieść wszystko. Ja nawet podłość ludzką mogę znieść, ale wtedy to mnie taka złość ogarnęła, że ja myślałem, że ja do ludzi będę strzelał, wysoki sądzie. Panie Pomruk, ale spokojniej proszę. Ale wysoki sądzie, ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem i drylu w wojsku nauczony. Na mnie mówią nawet, że ja jestem taki spokojny, że w nocy to barany mogą mnie liczyć. No ale wtedy to nawet mnie poniosło. Jak jego tego, no, znaczy się Habra Stefana na gorącym uczynku przyłapałem. No to tak mnie poniosło, że jeszcze 15 rano mnie trzymało, wysoki sądzie. To proszę nam teraz, ale spokojniej, opowiedzieć o wydarzeniach z 14 i 15 lipca. Dobrze, więc zacznę od początku. 14 lipca, no, noc ciepła była, no jak to w lipcu. No, siedziałem sobie w domku spokojnie. No gdzieś tak no, po 11 w nocy. No, nagle jakiś rumor na działce usłyszałem. No to poderwałem się. No co się stało? Wyszedłem przed domek na werandę, żeby zobaczyć. No i patrzę, no i własnym oczom nie wierzę. No widzę, jak ten właśnie Haber wynosi moje materiały budowlane, które na budowę altanki trzymałem, tam składowałem sobie na działce. No przez płot przeskoczył na moją posesję w las, żeby jawnie mnie ograbić. Wysoki sądzie, ale takie hoduje pelargonie na werandzie, że tam nie mógł nic widzieć. Pelargonie. Do diabła. A noc w dodatku była taka ciemna, żeby krowy od konia nie odróżnił. Panie Haber, proszę o spokój. Panie Haber, proszę wstać. Przepraszam. Ale proszę wstać. Panie Haber, proszę wstać. Takie są zasady w sądzie, wynikające z kodeksu postępowania karnego, że jak ktoś zwraca się do sądu, powinien wstać. Ale przecież sąd nie udzielił panu głosu, więc panu nie wolno się odzywać. Może pan uczestniczyć w rozprawie od samego początku. Przepraszam, wysoki sądzie, uniosłem się. To już się nie powtórzy. Proszę usiąść. Czy można, wysoki sądzie? Panie Pomruk, z jakiej odległości obserwował pan osobę, w której rzekomo rozpoznał pan pokrzywdzonego? No przecież mówiłem, że z werandy widziałem. A ja nie pytam, gdzie pan się wtedy znajdował, tylko pytam, z jakiej odległości czynił pan obserwację pokrzywdzonego. A. No to tak, z werandy do paproci, no to będzie, no ze 20 metrów będzie, no bo tamte materiały na budowę altanki trzymałem, koło paproci. Czyli można powiedzieć, że dzieliła pana dosyć spora odległość. Poza tym, jak pan wyjaśnił, było to w środku nocy, więc raczej widno nie było. Pomimo tego jest pan pewien, że rozpoznał pan pokrzywdzonego. No pewnie, no przecież to on był. No on, Haber. A z tymi pelargoniami to wcale nie jest prawda, że przez nie nic z werandy mojej nie widać.
No co do nocy, no tak, zgadzam się, no było ciemno. Ale księżyc świeci i właśnie dzięki temu księżycowi ja jego widziałem. A proszę powiedzieć, jak pan zareagował, kiedy zobaczył, że pokrzywdzony wynosi pana materiały budowlane z działki? W pierwszej chwili, no to za łopatę złapałem i chciałem lecieć do niego. No ale tak sobie pomyślałem, że nie, niech się właśnie złodziej poczuje bezkarny. No i tak zrobiłem. A około 8 rano, 15, to ja go przyuważyłem, jak on na swojej działce akurat tam w ogródku pielił. I co pan wówczas zrobił? No wziąłem kawał drewna, jeszcze złapałem sznur do bielizny, no i wszedłem przez furtkę do tej jego tam działki. Po cichutku zaszedłem z tyłu, no i rąbnąłem go w łeb tym drewnem, znaczy się. No jak go palnąłem w tą łepetynę, no to fiknął i leży. No to wziąłem go wtedy, związałem. Znaczy ręce i nogi mu związałem, no i wywlokłem na swoją działkę. A że rano było, to sąsiadów jeszcze w okolicy też nie i nikt tego nie widział. Panie Pamruk, proszę powiedzieć, czy o tym sznurku i o tym kawałku drewna pan mówi? No tak, dokładnie właśnie tego użyłem. O. Panie Pamruk, czyli obezwładnił pan pokrzywdzonego i co pan zrobił później? No to jak już go tam wciągnąłem na tą działkę, no to wsadziłem go do ziemianki, którą sam wykopałem na podręczne takie rzeczy. No i ułożyłem go na wozie do kwiatów, żeby tam leżał. Potem no, zamknąłem go i poszedłem coś zjeść, bo głodny byłem. Koło południa no, na ryby poszedłem. Jak długo pana nie było? No nie cały dzień. Znaczy, no, chciałem odpocząć, zrelaksować się trochę po tym wszystkim i tak. Późnym wieczorem, koło 11 już przyszedłem z powrotem. A proszę powiedzieć, jak doszło do uwolnienia pana Habera? Wysoki sądzie, żeby nie moja córka, to ja w tej ziemiance do tej pory leżał. Panie Haber, ale czy ja pana pytałam? Przepraszam za księdza. Proszę odpowiedzieć na pytanie. No córka Habera rzeczywiście tego dnia przyjechała na działkę, no i z moim synem Andrzejem uwolnili go. A córka Habera i mój syn Andrzej to są parą. Jak wróciłem z tych ryb, to już wieczorem Haber straszył mnie sądem. No ale żeby była jasność, to ja po powrocie z tych ryb sam bym go uwolnił. Czyli jak rozumiem, chciał pan uwolnić pana Habera jeszcze tego samego dnia, kiedy córka pokrzywdzonego i pański syn go uwolnili, tak? No dokładnie tak. No, no chciałem, żeby dać mu jakąś nauczkę, no żeby parę godzin posiedział w tym zamknięciu, żeby się odegrać jakoś, no i żeby się rozumu nauczył. A dlaczego pan chciał, żeby pan Haber nauczył się rozumu? Wysoki sądzie, bo przez niego nad tym jeziorem to już żyć się nie dało. A może pan sądowi o tym szerzej opowiedzieć? Jak kupiłem tę działkę nad Piasecznem, tam koło Habera, no to już będzie z półtora roku. No to cały czas koszmar przeżywałem. Jego kosiarkę to przez stopery w uszach i całymi dniami i nawet w nocy słyszałem. Jak nie kosiarka o 6 rano wyje, to podłogi cyklinuje o 12 w nocy. I tak cały czas, chwili wytchnienia nawet nie było. Jak tylko grilla rozpaliłem, to on od razu już tą kosiarkę swoją włączał. A, ale to nie wszystko. A, jakiś rok temu przyuważyłem, że ktoś mi maliny wycina. No co wsadzę nowe, patrzę, już wycięte. Na domiar złego, to jeszcze znalazłem w studni z wodą pitną bańkę oleju samochodowego. Jeszcze jakby tego było mało, zaprosiłem znajomych z Łęczni, żebyśmy sobie przy grillu posiedzieli, porozmawiali. No, i kiedy tylko zdążyliśmy piwo otworzyć, jak nagle nie huknie jak ze 100 armat z działki Habera, to słyszeliśmy. Wysoki sądzie, ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale on krety granatami hukowymi próbował wypłoszyć ze swojej działki. I jestem pewny, Wysoki Sądzie, że to on mi te maliny powycinał. Jakie maliny, Wysoki Sądzie? Żadnych malin nie wyciąłem, a te krety to wypędzał Zygmunt na pierwszej działce. Skąd ja bym wziął granaty hukowe nad Piasecznym? Zygmunt. Proszę o spokój, panie Haber, za chwilę będzie pan mógł mówić. Czemu pan ciągle przerywa? Czy są jeszcze pytania? Dziękuję, nie mam, Wysoki Sądzie. Ja również nie mam. Chętnie posłucham pana Habera. Panie mecenasie, przynajmniej proszę z pana strony o spokój.
Pouczam, że przysługuje panu prawo do zadawania pytań świadkom. Może pan również wypowiadać się co do każdego przeprowadzonego dowodu, ale dopiero jak sąd panu wyrazi na to zgodę. Dobrze? Ja je zrozumiałem, Wysoki Sądzie. Świetnie, proszę usiąść. A pana zapraszam do barierki. Proszę się nam przedstawić. Nazywam się Stefan Haber, pochodzę z Ludwina, ale nad Piasecznym teraz mieszkam, odkąd tam posesję kupiłem. Lat 45 mam. A czym się pan zajmuje? W młodości kantor w Łęcznej prowadziłem, a w tej chwili taki sklep 1001 drobiazgów mam. Dwie panie zatrudniam, to nie muszę tam cały czas siedzieć. Z oskarżonym nie jest pan spokrewniony ani spowinowacony. Nie. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. A teraz spokojnie proszę nam opowiedzieć, co się wydarzyło między 14 a 15 lipca. 14 to ja się, Wysoki Sądzie, w ogóle z działki nie ruszałem. Pieliłem, podlewałem i żeby nie było, ja żadnej altanki nie ukradłem. Miał pan raczej na myśli materiały do budowy altanki. Miałem na myśli, że nigdy nic Pomrukowi nie ukradłem. A co działo się 15 lipca? 15 wstałem rano, piękna pogoda, poszedłem nad jezioro się wykąpać. Wróciłem, no to już była taka pora, że się wziąłem za pracę w ogrodzie. Wie sąd, jak to jest. Jak człowiek młody, to nie przywiązuje do tego wagi, ale im starszy, tym bardziej go ciągnie na to łono natury. Grzebałem w ziemi, odwróciłem się i zobaczyłem Pomruka, jak się na mnie kijem zamierzył. I tak mnie walnął w łeb, że po prostu aż w brzuchu poczułem. A co działo się po tym, jak został pan uderzony w głowę? Co się działo? Przytomność straciłem. Jak się ocknąłem, to się okazało, że leżę związany na ziemi, bez wody, bez picia. Wołałem o pomoc, krzyczałem, próbowałem się oswobodzić, ale nic. Ziemianka 3x4 metry, ja na gołej ziemi. Po prostu tak się poczułem, jakby mnie ktoś za życia pochował. Dodatkowo łeb mi od tego drąga bolał, cały czas mi się w głowie kręciło. No i co później? Wysoki Sądzie, prawie dobę tam leżałem, zanim mnie moja Madzia uratowała. Żeby nie moja Madzia, to ja bym pewnie tutaj z Wysokim Sądem nie rozmawiał. Ja nie po to do Wysokiego Sądu tutaj przyszedłem, żeby pokrzywdzonego udawać. Tylko, że ja te godziny w tej ziemiance u Pomruka, to do końca życia będę pamiętał. Proszę pana, a czy aby na pewno ta pańska działalność, że tak powiem, ogrodnicza, którą pan prowadził, zanim nie został pan uwięziony, nie zakłócała spokoju pańskich sąsiadów na innych działkach? Ale jak to zakłócała? Normalnie pracowałem na działce, nikt się przecież nie skarżył. Dobrze, proszę pana. A proszę powiedzieć, jaki jest pana stosunek do związku pomiędzy pana córką a synem oskarżonego? Niedobry mam stosunek, bo niby z czego się tu cieszyć. A może pan coś powiedzieć więcej na ten temat? Moja Madzia to bardzo inteligentna jest. Zespół muzyczny ma, komponuje, śpiewa. A ten obibok, Andrzejek, bez żadnego pomysłu na życie. Ja jej mówiłem tyle razy. Madziu, to on dla ciebie cienki bolek jest. No ale co, jak to do niej nie dociera? Dobrze, dobrze, dobrze. Chwileczkę. Proszę pana, czy przypadkiem nie było tak, że był pan aż tak bardzo przeciwny związkowi pana córki z synem oskarżonego, że postanowił pan uprzykrzyć życie na działce oskarżonemu? Ale absolutnie, o żadnym uprzykrzeniu nie może być mowy. Pracowałem i robiłem normalnie to, co wszyscy robią na działce. Więcej pytań nie mam. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Ja również, Wysoki Sądzie, nie mam więcej pytań. Dziękuję panu. Proszę usiąść. A na salę poprosimy panią Magdalenę Haber. Świadek Magdalena Haber. Proszę podejść do barierki i proszę się przedstawić. Magdalena Haber. Ile pani ma lat i gdzie pani mieszka? 23, mieszkam w Lublinie. A czym się pani zajmuje? Jestem wokalistką, mam swój zespół muzyczny i głównie z tego się utrzymuję. A zresztą mamy zamiar teraz wydać nową płytę. Z oskarżonym nie jest pani spokrewniona ani spowinowacona? Nie. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumie pani? Zrozumiałam. To słuchamy, co pani wie w tej sprawie? Wysoki Sądzie, ja zacznę w ogóle od tego, że dla mnie ta sprawa to jest kompletna, totalna żenada. Ale o czym pani mówi? Wysoki Sądzie, mój ojciec to jeszcze całkiem młody facet. Ma 45 lat i działka, owszem, może jest dobra, ale dla 70-latków, a nie dla faceta w sile wieku. Poza tym ojciec ma swój biznes, który głównie przynosi mu dochody i o którego powinien tak naprawdę dbać. A on nie. Przychodzi lato, zamyka się na swojej działce i zapomina o Bożym świecie. A proszę powiedzieć, czy pani odwiedza ojca na działce?
Szczerze mówiąc, na początku w ogóle nie miałam ochoty tam jeździć, bo ojciec po śmierci mamy związał się z taką prostaczką, Krysią Maklak. Mama to była kobieta z klasą, a ta Maklakowa to, jak już powiedziałam, prostaczka. Interesują ją tylko plotki i to, co dzieje się wokół. A zresztą ja mam swoje życie i w ogóle mi nie interesuje przesadzanie kwiatków i grzebanie w ziemi. No dobrze, to wróćmy do wydarzeń z 15 lipca. 15 lipca pomyślałam, że zadzwonię do ojca, bo akurat wtedy umówiłam się również z moim Andrzejem tam nad jeziorem. Szykowała się niezła impreza, mieli przyjechać jacyś znani DJ-e, zresztą miało się też sporo ludzi z Lublina zjechać. Więc pomyślałam, że to jest dobra okazja, żeby właśnie spotkać się też z tatą. Więc dzwoniłam do niego, ale on cały dzień nie odpowiadał. No i co się działo dalej? Wsiadłam do samochodu, pojechałam na działkę, ale taty ani na działce, ani w domku nie było. Więc ponownie próbowałam do niego zadzwonić i nagle usłyszałam dźwięk komórki dobiegający właśnie z domku. Wysoki sądzie, już wtedy wiedziałam, że tato na pewno wpakował się w jakieś kłopoty, bo on naprawdę ma wybitny do tego talent. I co pani zrobiła? Coś mnie tknęło, żeby wejść na działkę Lucjana Pomruka, czyli ojca mojego faceta. Zresztą w Wysokim Sądzie to nie jest tajemnica, że od jakiegoś czasu był konflikt między moim tatą a właśnie Pomrukiem. No, furtka była zamknięta, więc przeskoczyłam przez ogrodzenie i nagle usłyszałam jakieś jęki, wołania dobiegające z ziemianki na działce. Nie ukrywam, Wysoki Sądzie, że z lekka spanikowałam wówczas, więc pierwsze, co zrobiłam, to zadzwoniłam do mojego Andrzeja. On akurat był w drodze z Łęcznej. Gdy przyjechał, otworzyliśmy ziemiankę i zobaczyłam ojca. Chodź, chodź, Jasiu. Ale po co ja tam? Zeznasz, co masz zeznać, wiedziesz. Ja sobie tutaj posiedzę, papieroska zapalę. Poczekam na ciebie. Chodź, się będę raźniej czuła. No chodź. Proszę, chodź ze mną, tak. Wolałabym być tam na korytarzu na mnie czekać. Ale co to za różnica, czy ja będę tam przed salą siedział, czy tutaj sobie na parkingu poczekam? No chodź, no proszę cię. A co ci tak na tym zależy? Dobra, jak nie, to nie. No poczekaj, nie obrażaj się. Ale co konkretnie pani zobaczyła? Dla mnie to był szok. Ojciec był związany, leżał na jakimś nawozie. Kompletnie nie mógł się ruszyć. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy weszliśmy do ziemianki, uśmiechnął się do mnie. Więc od razu z Andrzejem rozwiązaliśmy go. Był w szoku. Na początku był w szoku, ale już po chwili jakby zapomniał o całej sprawie. Zaczął krzyczeć, rozdzierać się, że myślę, że nawet w Lublinie go słyszeli. Ale co takiego krzyczał pani ojciec? O tym już za chwilę. Chciał zniszczyć uczucie tych młodych ludzi. Nie sądzę, że z tego powodu ojciec mógłby mścić się na Pomruku. Ja w kantorze to tylko raz w życiu byłem. Żadnych pieniędzy nie wziąłem. Raz w życiu byłeś, ale tak, żeś się nachapał, że ci wystarczyło. Czy ja mogłabym coś dodać? To bardzo ważne. Ja rzeczywiście mam tatuaż skorpiona, proszę. To teraz wyrównamy te rachunki. Zostańcie z nami. Co konkretnie pani zobaczyła? Dla mnie to był szok. Ojciec był związany, leżał na jakimś nawozie. Kompletnie nie mógł się ruszyć. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy weszliśmy do ziemianki, uśmiechnął się do mnie. Więc od razu z Andrzejem rozwiązaliśmy go. Był w szoku. Na początku był w szoku, ale już po chwili jakby zapomniał o całej sprawie. Zaczął krzyczeć, rozdzierać się, że myślę, że nawet w Lublinie go słyszeli. Ale co takiego krzyczał pani ojciec? Wysoki sądzie, krzyczał, że tego Pomruka dziada własnymi rękami w jeziorze utopi, czy coś takiego. Potem szybko wziął za telefon i zadzwonił na policję, żeby wszystko opisać. A proszę powiedzieć, czy pani wie coś na temat konfliktu pomiędzy pani ojcem a panem Pomrukiem? W Wysoki sądzie, odkąd mój ojciec związał się z tą Maklakową, to w ogóle nie miałam ochoty tam przyjeżdżać. Zresztą ta miejscowość to nie jest jakiś rarytas dla mnie. Dwa bary na krzyż, jedna dyskoteka, no
Oczekuję czegoś więcej od życia. No ale po jakimś czasie zrozumiałam, że ojciec chciał sobie ułożyć życie, więc wybaczyłam mu tą maklakową. A zresztą tam też poznałam mojego Andrzeja. Ale z jakiego powodu ojciec tak Pomruka nienawidził, nie mam pojęcia. No ale nie próbowała pani ustalić, jakie podłoże może mieć ten konflikt? Próbowałam wielokrotnie, ale ojciec zawsze mnie zbywał. Proszę pani, pani ojciec przed chwilą zeznał, że jest zdecydowanie przeciwny związkowi pani z synem oskarżonego. Proszę powiedzieć, czy właśnie ten związek mógł być przyczyną konfliktu pomiędzy pani ojcem a oskarżonym? Nie wiem. Nie wiem. Ojciec co prawda uważał, że Andrzej nie jest dobrą partią dla mnie, no ale ja kocham Andrzeja. Ja kocham Andrzeja, chcę z nim być. I nie sądzę, że z tego powodu ojciec mógłby mścić się na Pomruku. Wysokie sądzie, tak, to jest właśnie zemsta, bo on chciał zniszczyć uczucie tych młodych ludzi, tak jak te krety chciał wybić na działce. I po dlaczego się odgrywał przez tyle lat na mnie, na tej działce, dlaczego? Panie Pomruk, czy pan zadaje sądowi pytania? To może należałoby chociaż wstać. Przepraszam, poniosło mnie. Uspokoi się pan? Proszę usiąść. Tak. Proszę, czy są dalsze pytania? Dalszych pytań nie mam, dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Ja nie mam pytań, dziękuję. Pani chciałaby coś powiedzieć? To dziękuję pani, proszę usiąść. A na salę poprosimy pana Andrzeja Pomruk. Świadek Andrzej Pomruk. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić. Andrzej Pomruk. Ile pan ma lat, gdzie pan mieszka i czym się zajmuje? 25 lat, mieszkam i pracuję w Łęcznej, jestem właścicielem myjni samochodowej. Ponieważ oskarżony jest pana ojcem, przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań. Wiem, będę zeznawał i tak, bo już nie mam nerwów do tych dwóch pierników. W takim razie pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pan? Rozumiem. W takim razie słuchamy. Na działkę ogólnie do ojca przyjeżdżam od czasu do czasu, bo w tygodniu pilnuję interesu u siebie, żeby chłopaki mi go nie puścili z torbami, no a w weekend jeżdżę do Lublina do Madzi. Pamiętam, że tego dnia, 15, cały dzień byłem jak na szpilkach, bo mama cię zadzwoniła, że przyjeżdża nad Piaseczno, mieliśmy iść na imprezę. No ale akurat jechałem w tamtą stronę, Madzia dzwoni, żebym szybko przyjechał na działkę. No to przyjechałem, akurat byłem w drodze. I co zastał pan na działce? Na działce byłem, Madzia już była cała roztrzęsiona, mówi, że jakieś odgłosy się wydobywają, no ale pomyślałem, że przecież jakiś kit musi mi wciskać, no bo w ziemiance nigdy nic nie trzymaliśmy poza nawozem, ziemniakami, no już na pewno nie pana Habra. I co działo się dalej? Otworzyliśmy ziemiankę, pan Haber leżał związany, wyciągnęliśmy go. No potem starałem się jakoś Madzie uspokoić, bo była właśnie, tak jak powiedziałem, roztrzęsiona, ale ja sam byłem w ciężkim szoku, jak zdałem sobie sprawę, co ojciec zrobił. Proszę nam powiedzieć, czy wie pan może, jaka była przyczyna konfliktu pomiędzy pana ojcem a ojcem pana dziewczyny? Powiem wysokiemu sądowi tak. Wydaje mi się, że z małej chmury duży deszcz. Albo pewnie poszło jakąś taką pierdołę, że jeden wziął drugiemu jakąś doniczkę bez pozwolenia, potem drugi zaczął się mścić i tak się właśnie to potem rozkręciło. No, no mówię wysokiemu sądowi, gądźżej z nimi, jak jest z dziećmi. No my byśmy chcieli z Madzią jakoś, no nie wiem, no. Słuchamy. No my z Madzią się kochamy. A oni ciągle do pieca dokładają. Chcielibyśmy, żeby się pogodzili, tylko już pomysły nam się pokończyły. Czy są do pana jeszcze pytania? Ja nie mam, dziękuję. Ja do tego pana pytań nie mam, dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję. Proszę usiąść. A na salę poprosimy panią Krystynę Maklak. Świadek Krystyna Maklak. Proszę podejść do barierki. Proszę się przedstawić i powiedzieć, czym się pani zajmuje. Nazywam się Krystyna Maklak, pracuję w piekarni w Ludwinie. Ledwie zdążyłam, bo jeszcze musiałam nad Zagłębocze zajechać. Rozumiem. Czy jest pani spokrewniona, spowinowacona z oskarżonym? Z oskarżonym nie, nie jestem. Pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumie pani? Tak, rozumiem. Oczywiście będę mówiła tylko prawdę. To słuchamy. Co pani wie w tej sprawie? Stefana Habra poznałam kilka lat temu na Pojezierzu. Zaczęliśmy spotykać się, zaczęłam jeździć do niego na tę jego działkę. Jednego tylko nie mogłam zrozumieć. Wysoki sądzie, chodziło o to, że ja nie chciałem paproci sadzić na swojej działce, ale nad Piasecznem jest zła ziemia na paprocie. Stefan, jakie paprocie? Ty ciągle o jednym. Panie Haber, proszę usiąść i nie przeszkadzać. Przepraszam, wysoki sądzie, ja myślałem, że o te paprocie chodziło.
Proszę mówić dalej. Chodziło o to, proszę sądu, że od kiedy Lucjan Pomruk tę działkę obok Stefana kupił, to Stefan ciągle mówił... Co mówił? Słucham. Mówił, że musi się musi załatwić Lucjana, że musi się na nim zemścić, że musi z nim skończyć, zrobić porządek. Ja już tego nie mogłam po prostu znieść. Się chyba trochę Gryśka zagalopowałaś w tych zeznaniach. Stefan, ja cię przepraszam, ale ja muszę wysokiemu sądowi wszystko powiedzieć. Na policji nie mówiłam za wiele, ale dzisiaj powiem wszystko, nie będę kłamać. To proszę mówić. Wysoki sądzie, bo tak naprawdę to chodzi o to, że Stefan, on specjalnie mścił się na Lucjanie. A skąd pani o tym wie? Od Stefana. Stefan, zanim zajął się tym swoim ogrodnictwem na tej działce, prowadził kantor w Łęcznej. Kiedyś, jak sobie popił, opowiedział mi, że wiele lat temu był napad na ten jego kantor i zginęło wtedy bardzo dużo pieniędzy. On jest przekonany, że to Lucjan Pomruk go okradł i stąd postanowił dokonać zemsty za ten właśnie napad. Ale wysoki sądzie, to jest jakiś wymysł, przepraszam. Przecież ja w kantorze to tylko raz w życiu byłem, żadnych pieniędzy nie wziąłem. To mi się we łbie chyba poprzestawiało. Raz w życiu byłeś, ale tak, żeś się nachapał, że ci wystarczyło. Co? Ale proszę o spokój. Ja spokojny jestem. Przepraszam. Tego nie widać niestety. Przepraszam, przepraszam. Czy do pani są pytania? Nie, dziękuję. Nie mam żadnych, dziękuję. To pani teraz dziękujemy. Proszę usiąść, a pana Habra poproszę do barierki. Słyszał pan, co powiedziała świadek. Czy to wszystko prawda? Tak, wysoki sądzie, to prawda. 18 lat temu prowadziłem kantor w Łęcznej i któregoś dnia, jak liczyłem pieniądze, otworzyły się drzwi, wszedł zamaskowany mężczyzna z rewolwerem, kazał mi oddać wszystkie pieniądze. I co dalej? Dałem mu te pieniądze, jak pakował je do torby, to zobaczyłem, że ten pistolet to atrapa. A ja nie z takich, co to odpuszczają. Rzuciłem się na niego, zaczęliśmy się przewracać po podłodze i w pewnym momencie odsłonił mu się brzuch. I zobaczyłem... Co pan wtedy zobaczył? Tatuaż zobaczyłem, skorpiona. No ale pewnie przyrżnął mi w głowę, bo przytomność straciłem. Jak się ocknąłem, to ani pieniędzy już nie było, ani złodzieja. No i co potem, panie Haber? Z tych pieniędzy, które mi zabrał, to było na dzisiejsze jakieś 20 tysięcy złotych. Stwierdziłem, że nie odpuszczę. Wszędzie go szukałem. Nad Firlejem, nad Białym, po wszystkich plażach chodziłem, szukałem tego tatuażu ze skorpionem. No ale niestety, jak kamień w wodę, przepadł. Proszę mówić dalej. 16 lat po napadzie zrezygnowałem z prowadzenia kantoru. Stwierdziłem, że mam już odpowiednią sumę pieniędzy odłożoną, żeby nie żyć dalej w stresie. Wystarczyło na kupienie działki nad Piasecznym. I tylko jednego nie mogłem darować. Temu bandziorowi, co mi te 20 tysięcy ukradł. Ale z drugiej strony tak już przechodziłem nad tym do porządku dziennego i wtedy Pomruk działkę kupił obok mnie. I znowu wszystko się zaczęło. To znaczy? Wracałem z nad jeziora. A Pomruk trawę kosił, bez koszuli. Wysoki sądzie, przepraszam. Może teraz oskarży mnie o rozbieranie, obnażanie. Panie Pomruk, proszę usiąść. Kosił trawę bez koszuli i zobaczyłem, że ma na brzuchu tatuaż, skorpiona. I wtedy zrozumiałem, że to on mnie 16 lat temu napadł na kantor i okradł. I stwierdziłem, że będę dotąd cyklinował i kosił i stukał, żeby mu te moje pieniądze bokiem wyszły. Wysoki sądzie, ja rzeczywiście mam tatuaż skorpiona, proszę. O, o, mam. Ale ja w życiu na żaden kantor nie napadłem i żadnych pieniędzy nikomu nie zabrałem. A tatuaż to jeszcze chyba nie jest dowód. Przepraszam. Można, wysoki sądzie? Proszę pana. Dlaczego po tym napadzie na pana kantor 18 lat temu nie zawiadomił pan policji? Bałem się.
A czego się pan bał? Nie wszystkie interesy w tym moim kantorze były uczciwe, ale to chodziło o to, żeby pieniądze zarobić. I bałem się, że jak zgłoszę tą kradzież, to zaraz policja się przyczepi i do mnie, i do tych interesów. Ale w tej chwili to ja już uczciwy człowiek jestem i do niczego mi się przyczepić nie można. Czy są jeszcze do pana pytania? Ja dziękuję. Ja również nie mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę usiąść. Przepraszam, Wysoki Sądzie. Ja właściwie to jeszcze nie wszystko powiedziałam. Czy ja mogłabym coś dodać? To bardzo ważne. To ma związek z tą sprawą? Tak, tak. Zdecydowanie tak. Proszę podejść do barierki. Słuchamy. Proszę sądu, jak Stefan dostał tego fioła na punkcie Lucjana Pomruka, to ja poczułam się taka samotna. Kosił, podlewał, pielił, kompletnie o mnie zapomniał. Ale poszłam w odstawkę. Ale co w związku z tym? Tak, tak, już mówię. Ja zaczęłam wówczas jeździć nad inne jeziora, takie wypady robić. Co tu dużo gadać, no zrozumienia szukałam wrażeń. I wtedy poznałam, zobaczyłam jego. Kogo pani zobaczyła? Wieśka. Wieśka Maciejkę. Ja zajechałam do takiej jednej smażalni. On przyszedł, był taki szarmancki, skakujący, zagadał. Piwo postawił, świeżo rybę zafundował. No ja po prostu zgłupiałam dla niego. Wieśka sobie jakiegoś znalazłaś, tak? Słuchaj, Kryśka, ty na moją działkę to już wstępu nie masz. Rozprawa się kończy, a wszystkie kłódki zmieniam. Panie Haber. Przepraszam. Proszę powiedzieć, czy to, o czym pani mówi, ma jakikolwiek związek z tą sprawą? Tak, Wysoki Sądzie, zdecydowanie ma. Więc no, zaczęłam się spotykać z tym Wieśkiem, nawet nie wiem, kiedy w łóżku wylądowaliśmy. I ja wtedy zobaczyłam u niego tatuaż na brzuchu. Tarantule. Ale to jeszcze nic, Wysoki Sądzie. To znaczy? Wiesiek opowiedział mi, że dawno temu, w latach młodości, no, zadawał się z takim szemranym towarzystwem, robili napady na stacje benzynowe, kioski i tym podobne. I ja wtedy zrozumiałam, że ja tylko Stefana kocham, że ja głupotę zrobiłam, zadając się z takim kryminalistą. Mądra Polka po szkodzie. Wysoki Sądzie, ja już wtedy chciałam zerwać z tym Wieśkiem, ale najpierw pojechałam na policję złożyć zeznania w sprawie zamknięcia Stefana w tej ziemiance. I dopiero potem pojechałam nad Zagłębocze, żeby rozmówić się, ostatecznie zerwać z tym Wieśkiem. I wtedy właśnie on mi to powiedział. A co wtedy pani powiedział Wiesław Maciejka? Powiedział mi, że 18 lat temu napadł na kantor w Łęcznej i nawet policja go do tej pory nie szukała. Wysoki Sądzie, ja wtedy wszystko zrozumiałam. A dokładniej? Bo to jest tak, proszę sądu. Stefan ma problemy ze wzrokiem. On musiał tarantulę ze skorpionem pomylić. Był przekonany, że to Lucjan Pomruk ze skorpionem na brzuchu go napadł. Tymczasem napadł go Maciejka z tarantulą na brzuchu. Ja to wszystko poskładałam, Wysoki Sądzie, rozwiązałam. Stefan, ja tego Maciejkę nawet tutaj dla ciebie przywiozłam. On czeka tam na korytarzu. Nie wiem, Kryśka, to chyba za daleko już zaszło. Myślę, że jak go zobaczysz, wreszcie wyjaśni się ta sprawa tego napadu sprzed lat i wreszcie może zapanuje spokój na tych działkach. A ciebie proszę, Stefan, wybacz mi tego Wieśka, wybacz mi tę zdradę i proszę cię, żebyś przyjął mnie z powrotem. Czy są pytania do pani? Nie, dziękuję. Nie mam żadnych, dziękuję. Chciałaby pani jeszcze coś powiedzieć? Tak, tak, proszę sądu, bo to wszystko przez tego Wieśka Maciejkę. To pani dziękujemy, proszę usiąść. Panie Dudzik, proszę sprawdzić, czy jest pan Wiesław Maciejka na korytarzu. Jeżeli jest, to niech wejdzie na salę. Pan Wiesław Maciejka? Tak, a o co chodzi? Zapraszam na salę. Ale głos. Proszę, proszę. Bardzo proszę. O, proszę sądu. No tak, teraz poznaję, to on miał kraw w kantorze. Pani Maklak, proszę usiąść na miejscu. No wiesz, Stefek, pomylić tarantulę ze skorpionem. Proszę oskarżonego.
Pani Maciejka, proszę podejść do barierki. Ale o co chodzi? Po co? Proszę podejść do barierki. Pani to po co mnie tu ciągnęłaś? Pani Maciejka, pani Krystyna Maklak przed chwilą zeznała, że przyznał się pan, że 18 lat temu dokonał pan napadu na kantor wymiany walut włęcznej. Czy to prawda? Pewnie, teraz tym możecie naskoczyć. Wtedy mnie zapali, teraz też możecie pocałować mnie gdzieś. Panie Maciejka, za tego rodzaju zachowanie zostaje pan ukarany karą porządkową w wysokości 1000 zł na razie. Czy pan się uspokoi? Tak, uspokoję się. To proszę nam jeszcze powiedzieć, czy 18 lat temu, używając atrapy broni, dokonał pan napadu na kantor pana Habra, tutaj obecnego na sali? Tak, to jego wtedy przerobiłem na 20 kawałków. Zorientował się w pewnym momencie, że ta broń to lipa, rzucił się na mnie, dostał w łeb, osunął się, a ja zawinąłem hajs, się zerwałem stamtąd. No to teraz wyrównamy te rachunki. Spokojnie, spokojnie, proszę usiąść. Pani Haber, proszę wrócić na miejsce. Przepraszam, wysoki sądzie. Panie Maciejka, pan również może usiąść. Dziękuję. Czy strony zgłaszają jakieś wnioski? Dziękuję, wysoki sądzie. Żadnych wniosków nie mam, dziękuję. A może oskarżony chciałby coś powiedzieć? No ja proszę sądu, jak wiadomo, bardzo spokojny człowiek jestem i... Ale tego, że ja Habra Stefana, mojego sąsiada, do piwnicy zamknąłem, to ja tego nie żałuję, bo to mu się słusznie należało za te wszystkie krzywdy, jakie przez ten czas od niego musiałem znosić. No ale ja już urazy nie czuję i ja nawet go teraz rozumiem. Lucek, sąsiedzie, ja cię przepraszam najmocniej. Przepraszam za to cyklinowanie, za to koszenie. Będzie między nami zgoda, sąsiedzie? A co ma nie być? No, pewnie, że będzie. No, no to przeprasza pan teraz również sąsiada? No tak, wysoki sądzie. No, przepraszam, no, Stefan. No, nie czuj urazy. Na grilla cię zapraszam. Teraz może pan usiąść. Dziękuję bardzo. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Ja nie przypuszczałem, wysoki sądzie, że takie konsekwencje może wywołać niewinne umieszczenie tatuażu w kształcie skorpiona na brzuchu. Jesteśmy świadkami swoistej sąsiedzkiej komedii pomyłek. Ze szczęśliwym, jak się okazało, finałem. Panowie doszli do porozumienia, pokrzywdzony ze skarbu. No i wszystko byłoby pięknie, ale nie do końca. Dlatego, że niestety popełniono przestępstwo. I to poważne, proszę Wysokiego Sądu, bo poważnym przestępstwem jest pozbawienie człowieka wolności. Nie wolno, Wysoki Sądzie, chodzić na skróty i poskramiać dokuczliwego sąsiada kijem, ani więzić go w ziemiance, co zresztą groziło dużo gorszymi konsekwencjami. Na koniec, Wysoki Sądzie, chcę powiedzieć, że takie zachowanie zwyczajnie nie przystoi byłemu oficerowi wojsk. Dlatego będę wnosił o wymierzenie oskarżonemu kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Proszę zwrócić uwagę, że pan Haber przez wiele miesięcy cyklinował, przez wiele miesięcy kosił, kilkukrotnie płoszył krety materiałami wybuchowymi, a oskarżony jedynie raz wystąpił przeciwko panu Habrowi. I to zachowanie niewątpliwie podlega dzisiaj ocenie Wysokiego Sądu. Skoro zatem doszło do pojednania pomiędzy panem Habrem a panem Pomrukiem, uważam, że wymierzenie kary, nawet z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jest nieadekwatne. Dlatego wnoszę o to, żeby sąd warunkowo umorzył postępowanie przeciwko panu Lucjanowi Pomrukowi na okres próby wynoszący 1 rok. Dziękuję. Dziękuję. O co pan prosi sąd? Wysoki sądzie, no, no, rzeczywiście, no może, ale mnie poniosło, naprawdę mnie wtedy poniosło, także ja nie panowałem nad sobą, jak mojego sąsiada do tej ziemianki zamknąłem. I o co pan prosi sąd? Proszę, aby Wysoki Sąd zrozumiał, że to był błąd. Był błąd z mojej strony, ja przepraszam za to. Ale i już... o co pan prosi sąd? To ja tak proszę jako obrońca. Dziękuję, proszę usiąść.
Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy Lucjana Pomruka, uznając, że uderzył w głowę Stefana Habra, a następnie pozbawił go wolności, warunkowo umarza wobec oskarżonego postępowanie na okres próby 1 roku. Proszę usiąść. Panie Pomruk, popełnił pan przestępstwa zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Bowiem zarówno pozbawienie kogoś wolności, jak i uszkodzenie ciała na czas powyżej 7 dni, to są przestępstwa zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To oznacza, że dzisiaj mógłby pan wyjść z tej sali z karą 5 lat pozbawienia wolności. Chciałabym, żeby to do pana dotarło. Sąd, biorąc pod uwagę jednak szereg okoliczności łagodzących w tej sprawie, przede wszystkim to, że nie był pan dotychczas karany, okoliczności popełnienia tego czynu, to, że jednak został pan sprowokowany do negatywnych działań, warunkowo wobec pana postępowanie umorzył na okres próby 1 roku. Co to oznacza? To oznacza, że będzie pan funkcjonował w społeczeństwie jako osoba niekarana. Gdyby chciał pan podjąć pracę, pana karta karna będzie czysta. Ale panie Pomruk, chciałabym, żeby pan zrozumiał. Przestępstwo zawsze jest czynem nagannym. I zgadzam się w pełni z panem prokuratorem, że pan miał szereg innych możliwości, żeby doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. Mógł pan złożyć prywatny akt oskarżenia na uciążliwego sąsiada. Może tą drogą doszłoby również znacznie szybciej i bez tego typu konsekwencji do wyjaśnienia tej sprawy. Cieszę się jednak, że w dniu dzisiejszym panowie doszli do pojednania, doszli do porozumienia i mam nadzieję, że nad jeziorem Piaseczno zapanuje od dzisiaj spokój. To wszystko w tej sprawie. Dziękuję państwu. Zamykam rozprawę. Jutro na wokandzie sądu rodzinnego. O nic już nie dbasz. Ani o dom, ani o mnie. Od wielu miesięcy nawet nie sypiamy ze sobą. Mam się z tobą kochać, a przed oczami mam ciągle swoje dziecko. Bogdan chciał, żebym ja udawała tą jego córkę Angelę. Ja wiem, co się stało z tą Angeliką. Bogdan, co byście zrobili? Dlaczego? Gośka, ty jest psychol! Orzeczenie wyda sędzia Artur Lipiński.